No więc, kochane dzieci, zostałem niejako narratorem tej opowieści. Narratorem jak najbardziej subiektywnym. Jestem naocznym świadkiem tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce dzisiaj rano. Subiektywność mojego podmiotu wywodzi się jak najbardziej z filozofii typu Doxa, rozwijanej przez Arystotelesa w czasach nam bliższych, pojawiająca się w postaci egzystencjalizmu Kierkegaarda, a następnie kontynuowane szeroko przez nurt postmodernistyczny. Ale nie o tym miałem mówić. A więc dziś rano w naszej wiosce, globalnej wiosce, mieliśmy do czynienia z niezwykłym faktem kulturowym. Doszło do zetknięcia kilku naprawdę dość przeciwstawnych bytów. Rozpatrzmy więc tę koegzystencję. Cóż za poranek, światło roztapiające moją twarz, naprawdę. Cholernie fajne są te poranki w tej wiosce. Wpuśćmy trochę świeżego powietrza. Otwórzmy okno. O, szarak. Chodź tu, szaraczku. Ej, czołem, stary, w ogóle tak się naspidowałem, w ogóle. Ej, nie wiesz, stary, jak to jest, bo ty nie bierzesz amfetaminy, ale to jest tak zajebiście, jak się jest naspidowanym, stary, w ogóle nie wiesz, co ci myśleć, nie wiesz, co mówić. Ja pierdolę, no... Znowu z tymi narkotykami, szaraczku. A jak, no bo stary, jak się nabzrynkolisz, to tak wiesz, wszystko rusza ci się, tak wiesz, no nie wiesz, co robić po prostu. One zaburzają twoje patrzenie na rzeczywistość. Nie pierdol, w ogóle mam taką sprawę, w ogóle chodź do wioski i tam się coś dzieje. Co się dzieje w wiosce? Ej, stary, w ogóle, wiesz, kubkę piasku przywieźli, to jest... No. Kupa piasku? O kurczę, to jest niezwykłe, jedziemy. Czekaj, ciekawe kaczuszki. Ej, stary, w ogóle, co ty myślisz, że to jest fajna jazda, jak mnie tak tutaj zrzucasz, to czekaj na mnie. Ale kupa piasku! Kuba piasku! My jesteśmy laski! Ej, w ogóle słuchajcie, jesteś naspeedowani tak jak ja czy nie? Bo ja jestem naspeedowany zajebiście! Przestań mówić ciągle o tym speedzie, zajączku! Słuchajcie, w ogóle kurwa jestem najebany... Ja pierdolę w ogóle... Kurde, to było... Ej, słuchajcie, w ogóle... Kurwa, no wino, mam bimber, chcecie pić? Nie, nie chcemy pić, kurwa, jesteśmy naspeedowani, mi to w ogóle w ogóle nie wejdzie! Cześć, jestem Madzia, jestem Ewelinkia. Ej no dziewczyny, nie będziemy się z wami zadawać, jesteśmy niepodoletni. Właśnie, nie będziemy się z wami zadawać, tym bardziej, że mamy co innego zobaczyć. Ty patrz, chodź, Mateuszku, pójdziemy do kościoła. Jakiego kościoła? Jaki Mateuszku? Patrz, jaki idiotka na kretynka chodzi. Na pewno znajdziemy tajemnicę bytu. Idziemy. No kurwa, no co wy, kurwa dziewczyny, kopcie mnie, szybciej, raz, dwa, trzy, ach, zajebiście. Ej, wbiję tutaj ten pal, kurwa, bo nie mam z nim co zrobić. Mój chłopak ma Mercedesa. Pierdolę Mercedesa, wbiję ten pal, kurwa, bo mam kaca i chuj. O, piasek, kupa piasku. Nie budu, kurwa, no. Nie, piasek, kupa piasku, zostawić piasek nie. Kurwa, ale zajebiście jestem naspeedowany, nawet nie czuję tego piasku w uszach. Ale to jazda, co my tam z nimi robimy, z tymi wieśniakami, jakiś banda zwierząt po prostu chyba tylko. No tak, też tak uważam, no pani, tutaj widziałem na dyskę. Ej, no kurwa. Ej, no przestańcie, to jest bardzo ważne. Ja myślę, że tu stoimy przed tajemnicą bytu. Jaka tajemnica? Słuchaj, proszę, aczku, nie słyszałeś nigdy o filozofii? Filozofii Kierkegaarda? No słyszałem, ale kurwa, jestem na kacu, no, po całym jemisiu. Aha, kochanie, idziemy tutaj, zaraz gdzieś śniadanka, potem do kościoła. Ej, ja pierdolę, mamo, widziałaś w ogóle, jak się wypierdoliłem? Kurwa, mam z kasa, no. Ja palę ci te wszystkie spanie z gołymi cyckami. Ja jadę po bimber do wujka, kurwa, Alfonsa i pierdolę was, no. Kurwa. No, to zagrabimy te wieśnia. Dawaj, biorę rowerek. Jadę po bimber. No co? Nie chcesz mi dać rowerku? Cholera jasna. Samochodem się przejechał, a nie rowerkiem. Chyba jestem pijany. Jadę po bimber. Chyba takie wieśniaki rowerem. Bimber to jest życie, dziewczyny, ja wam powiadam. A my z tymi grabkami wyglądamy jak takie kretynki w żurnalach chyba. Nie rozumiem. Kobiety na traktor albo coś. Ty wiesz to facet. Jadę po bimber. Nie pierdolcie. Na razie. Ja myślę, że ten pal przeszkadza nam w postrzeżeniu prawdziwej prawdy. Trzeba go wykopać stąd.
Kurczę. Kupa piasku, piasek, piasek! Piasek, piasek, piasek! No to zagonili nas do tego, a potem zrobimy taką laskę. Ej, dziewczyny, zróbcie mi laskę, kurwa, kto mówił o lasce? Patrzcie, jaki wielka, fajna flaga na czubku. Zrobimy laskę! No, 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 proszę, proszę. Jaka laska, patrzcie w ogóle na tą wieżę, to jest wielka laska. Nasz zamek, zamek to platoński byt. Platoński byt, platoński byt zający. Flagę, kurwa, ty nie pierdol, tu ją metniemy, teraz dawaj buzik. No dobrze, zegar, ważny bardzo czas, Zenon's LA, ćwiartowanie czasu. Chyba lepiej na dyskę, co? Zostawiam. Kupa piasku, piasek, zobaczcie, piasek, 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 piasek! Piasek, zobaczcie, piasek w piasku! Co tu mamy ciekawego? Cześć, tańczymy może trochę, co? Jadę w ogóle z bimberem. Jest bimber, wypiłem połowę po drodze, kurwa, wypiłem, ale kto chce się napić, niech się ja do mnie zbliży. Oj, ty znowu tutaj jakieś zaburzacze umysłu wprowadzasz, prosiaczku. Nie, dajmy sobie z tym spokój. Nie, kurwa, ja pierdolę, ej. O, no i widzisz, no. Tak to jest. Widzisz, wydałeś ciężko zarobione pieniądze na bimber i teraz go rozlałeś, widzisz? A do tego popsułeś nasze dążenie do poznania prawdziwej prawdy. Nie chciałem. Nie chciałem. Kurwa, no, bimber przywiozłeś, wylałeś, jesteś do dupy, ale ja jestem naspeedowany, mi to kurwa zwica. Lepiej idziemy na dyskę, no też tak kuba. Piasek, 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 kuba piasku, kuba piasku. Chodź, Romanku, chodź, gdzieś tutaj poczęstuję. Ja spierdalam, na razie. Miło było cię poznać. Mam wielkiego kaca, mamo, kurwa, mam kaca. Pójdziesz się wyspowiadać. Trzeba to zaretuszować szybko, kurwa, bimber, bimber. A co z tym rowerem? A, piasek, piasek. Nie, ja, zobaczcie. Zobaczcie, rower w piasku, rower w piasku, rower w piasku. Piasek nie pierdal, bo w ogóle wiesz, bimber był, nie ma. Kurwa, no nie wiem, co powiedzieć. Wiesz co, to chyba z filozofii niczego. No i tak widzicie, dzieci, tak to filozofia sprawdza się w życiu codziennym, w łączeniu z bimbrowcami i ćponami. Także dzieci, pamiętajcie, nie wolno mieszać idei z rzeczywistym życiem. To się nie sprawdza. Tak więc, na razie. Platonie.